gruntowna rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim, a także między innymi miejsce, o którym mówi się fabryka nowych biznesów. Między innymi o tym porozmawiam w dzisiejszym programie Po godzinach. Kinga Kuczak, witam i zapraszam. A dzisiaj w studiu gość, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, długo pan dzisiaj jechał z Wodzisławia Śląskiego do Rybnika? Przyznam, że tak. Z Urzędu Miasta tutaj do państwa do stacji około 47 minut. To znacznie dłużej niż całkiem niedawno miałem okazję w podróży do Rybnika, korzystając z kolei śląskich, gdzie sama podróż kolejami to było 16 minut plus spacer, co jest zawsze przyjemniejsze między dworcem w Rybniku a waszą stacją, czy miejscem mojego zamieszkania a stacją w Wodzisławiu Śląskim, i ta podróż trwała 30 parę minut. Pan wie, że ja pytam o to nie bez powodu, no bo swego czasu zarówno pan, jak i prezydent Rybnika Piotr Kuczara mówiliście o szybkiej kolei, to mają być szybkie połączenia pomiędzy Rybnikiem, a pomiędzy Wodzisławiem Śląskim. My dobrze wiemy, że dużo osób na co dzień kursuje pomiędzy tymi miastami i że bolączką są właśnie korki. Pan sam mówi, że prawie 50 minut pokonywał odcinek ulicę Wodzisławską i ulicę Rybnicką. Jak szybko będą jeździć te nowe, szybkie połączenia pomiędzy miastami? Przede wszystkim ten system będzie wdrażany etapowo. Pierwszą zmianę rozkładu mieszkańcy Rybnika, Wodzisławia, no i wszystkich powiatów, które korzystają z komunikacji kolejowej, odczują już w grudniu tego roku. Pełne wdrożenie systemu planujemy na czerwiec roku przyszłego. Jest to związane przede wszystkim z tym, że chcemy mieszkańcom dostarczyć jak najlepszą jakość usług. Myślę, że zarówno ja, jak i gospodarz miasta Rybnika nie wyobrażamy sobie, aby była sytuacja taka, że w Wodzisławiu dzisiaj wsiądzie na przykład osoba starsza czy osoba niepełnosprawna z nowo przebudowanego peronu, przejedzie nowoczesnym pociągiem do Rybnika. Tu jeszcze trwa modernizacja peronów na stacji kolejowej, więc ważne jest przygotowanie infrastruktury, i to, co jest najważniejsze, to dostarczenie jak najlepszej jakości taboru kolejowego. Też nie chciałbym, aby szybka kolej miejska kojarzyła się z tym, w cudzysłowie, najnowocześniejszym dzisiaj taborem kolei śląskich. Koleje śląskie są w trakcie procedury przetargowej, w trakcie dostarczania od producentów. Dokładnie tak. I wszyscy planujemy, że właśnie czerwiec przyszłego roku to jest ten moment, kiedy będziemy mogli pokazać mieszkańcom nowoczesną jakość połączeń i szybkość. 16-17 minut na trasie Rybnik-Wodzisław jest to świetny standard i niesamowite skrócenie czasu transportu. Myśli pan, że ten czas przekona osoby, które dzisiaj poruszają się samochodami? Myślę, że i czas, i cena, ale także infrastruktura, którą chcemy dla mieszkańców przygotować. Myślę tu już o Wodzisławiu Śląskim. Jesteśmy po podpisaniu bardzo dużej dla nas umowy dotacyjnej, po podpisaniu umów przetargowych. Rozpoczynamy budowę centrum przesiadkowego. Oczywiście nie będzie tak, że na czerwiec przyszłego roku wszystko będzie gotowe, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ale będzie to robione etapami. W Wodzisławiu będą przygotowane parkingi po to, aby podjechać samochodem, przesiąść się, bądź korzystając z komunikacji kołowej, wysiąść na dworcu. Prowadzimy też trudne rozmowy z kolejami śląskimi. Trudne nie dlatego, że nie ma woli, tylko dlatego, że przepisy prawa nie na wszystko pozwalają, odnośnie przygotowania jednej oferty biletowej łączącej na przykład komunikację miejską Wodzisławia Śląskiego z kolejami śląskimi. Na jakim etapie są te rozmowy? Bo one na pewno są już prowadzone. One są już prowadzone. Wstępny projekt porozumienia pomiędzy województwem śląskim a miastem Wodzisław, czy z tego co wiem miastem Rybnik, już do nas trafił. Początkiem miesiąca listopada mój zastępca jest już umówiony na spotkanie z wicemarszałkiem województwa śląskiego. No myślę, że gdzieś te półtorej miesiąca potrzebujemy po to, aby szczegóły porozumienia ustalić. Przywołał pan do tablicy centrum przesiadkowe, zintegrowane centrum przesiadkowe, ale zanim o nim chciałam jeszcze zapytać o tę szybką kolej. Mówi pan, że pierwszy etap rozpocznie się już w grudniu, drugi w czerwcu przyszłego roku. Stąd moje pytanie, co zmieni się w grudniu, a co w połowie przyszłego roku? W grudniu będzie uruchomionych około 6-8 dodatkowych par pociągów. Natomiast rozkład ostateczny, który chcemy wdrożyć, to ma być rozkład, który gwarantuje możliwość skorzystania z kolei od bardzo wczesnych godzin rannych do bardzo późnych godzin wieczornych. Dziś nie chciałbym jeszcze
jeszcze zdradzać szczegółów, bo to jest negocjowane także z PKP PLK, jeżeli chodzi o dostępność torów, bo to jest bardzo ważny partner i chcielibyśmy, aby w godzinach szczytu te kursy były bardzo częste. Mogę tylko przypuszczać, nie wiem jak pani redaktor sądzi, że jeżeli takie kursy byłyby raz na 30 minut w godzinach szczytu, to chyba byłoby zadowalające. Myślę, że tak. Sama bym się nad tym grubo zastanowiła. Pociąg do dwóch kółek to nazwa projektu, który obejmuje gruntowną rewitalizację dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim, a także budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego. To, że Wodzisław Śląski ma pociąg do dwóch kółek, nie jest tajemnicą, co obejmuje ta inwestycja. I to jest ta przywołana tablica, jak rozumiem, a tablica mi przynajmniej kojarzy się z tablicą w kolorze zielonym, bo ten projekt jest także projektem wspólnym, razem z bardzo dużym projektem przebudowa zieleni miejskiej w Wodzisławiu Śląskim. I wiele elementów z centrum przesiadkowego, o którym będziemy mówić, właśnie będzie elementami zielonymi, ale nie chodzi tu o kolor farby. Chodzi tu przede wszystkim o to, że chcemy przebudować gruntownie także roślinność i chociażby zabudować ekologiczne przystanki czy ekologiczne ściany na dworcu kolejowym. To, co najważniejsze. Zrewitalizowany będzie w całości dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim. A przywrócimy jego wygląd do czasów świetności dworca. Czyli będzie ta taka charakterystyczna cegła. Będzie ta charakterystyczna cegła i te elementy zielone. Będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych we wszystkich kondygnacjach, dla osób starszych. Na dole będzie w pełni funkcjonalne centrum przesiadkowe, czyli kasy biletowe lub biletomaty, miejsce na gastronomię, miejsce na salon prasowy, miejsce odpoczynku, możliwość naładowania telefonów komórkowych, Wi-Fi, oczywiście tablice rozkładowe i tak dalej. Czyli taki dworzec z XXI wieku. Tak, oczywiście w skali mniejszej, no bo obsługujący Wodzisław Śląski. Wokół niego będą umieszczone parkingi, zarówno te do wysiądź i pożegnaj się, czy kiss and ride, jak wiele osób mówi, ale także miejsca parkingowe dedykowane dla osób, które chcą pozostawić samochód i przesiąść się na kolej. Przebudowane zostanie wiele przystanków autobusowych właśnie w okolicach Nowego Miasta w tej części, chociażby na ulicy Jana Pawła, tak aby przystanki przybliżyć do dworca kolejowego. Dworzec też uzyska nowe funkcje, a mianowicie na kondygnacji pierwszej i drugiej dworca będzie uruchomione Centrum Aktywności Społecznej, ale to jest dużo szerszy projekt. A w kilku słowach można stwierdzić? Będą tam sale warsztatowe i sale konferencyjne, w których chcemy prowadzić wraz z organizacjami pozarządowymi zajęcia adresowane do wielu grup społecznych naszych mieszkańców, od przedszkola do wieku senioralnego, tak aby umożliwić poprzez warsztaty, ciekawe zajęcia, nie tylko aktywność tych osób, nie tylko integrację, ale przede wszystkim rozwijanie różnego typu kompetencji, które są im potrzebne, tak jak robimy w wielu naszych nowoczesnych centrach, jak chociażby centrum, które teraz przygotowujemy i powoli uruchamiamy, czyli Centrum Nauki, Techniki i Edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Wracając jeszcze do projektu, o który pani pyta, dzięki temu projektowi rozbudujemy ścieżki rowerowe. Myślę, to dobra wiadomość dla mieszkańców. Nowe połączenia do Radlina i rzecz bardzo ważna, połączenie pomiędzy Rodzinnym Parkiem Rozrywki Trzy Wzgórza a Starym Miastem. Dzięki temu też przybliżymy te dwie części miasta zupełnie do siebie. O to chyba apelowali mieszkańcy już nie raz. Nie raz. Ja od kilku lat mówiłem o tym, że będziemy chcieli wykonać taką realizację. Nie była ona możliwa przy budowie Rodzinnego Parku Rozrywki. Nie jest to tania inwestycja, bo każdy, kto wie, kto biegał tak jak ja tam w Wodzisławiu Śląskim po tych barżołach, wie jak ten teren wygląda. Dzięki temu projektowi udało znaleźć się na to środki i to jest bardzo duży sukces. Kilkanaście milionów złotych udało się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. O jakiej my kwocie mówimy, jeśli chodzi o centrum przesiadkowe? Zgadza się, nie byłoby możliwości realizacji tej inwestycji, gdyby nie wsparcie województwa śląskiego. Zresztą myślę, że sama obecność marszałka Wojciecha Saługi w Wodzisławiu Śląskim na podpisaniu tej umowy pokazuje, jak ważny jest to projekt dla województwa. Projekt szacowany jest na prawie 14 milionów złotych, z czego 85% kosztów kwalifikowanych otrzyma dotację Unii Europejskiej. Natomiast po wszystkich przetargach mamy trzech wykonawców wyłonionych. Projekt przekracza 12 milionów złotych, ale ja mówię, proszę się do tego nie przywiązywać, bo wiemy, jak to jest trudny teren, w jakim stanie jest dworzec, więc być może wyjdą jakieś roboty dodatkowe. Zresztą tak naprawdę jest to dość częste na wielu typu inwestycjach. Marszałek, który gościł w Wodzisławie Śląskim w zeszłym tygodniu, powiedział, że Wodzisław Śląski może być przykładem, jeśli chodzi o ten transport zintegrowany. To myślę, nie były puste słowa i na pewno są to słowa, które zobowiązują. Miło takie słowa usłyszeć. Takie słowa to bardzo duże zobowiązanie do pracy i do dialogu.
Nie byłoby też tego projektu, gdyby nie dialog z wieloma osobami, a także ze stowarzyszeniami, czy chociażby entuzjastów kolei. Na wielu forach internetowych prowadziłem niejedną rozmowę. Wiele od tych osób się nauczyłem, jak podejść właśnie do tematu, który samorządowcowi nie jest znany od tak. Nikt nie staje się specjalistą w żadnej dziedzinie. Za ten dialog dziękuję i za to wsparcie, bo ten projekt, na ile udało się skroić w ramach finansów, które mieliśmy, jest sukcesem wielu wodzisławian. To świetnie się wpisuje w nasze hasło 700 lat tworzymy Wodzisław, bo ten projekt powstawał z nas i dla nas. O urodzinach by też można tutaj godzinami dzisiaj rozmawiać, bo rzeczywiście dużo się dzieje od początku roku, ale nie o urodzinach będzie mowa, a o miejscu, o którym mówi się kolokwialnie Fabryka Nowych Biznesów, czyli inkubator przedsiębiorczości. Powstał we wrześniu, funkcjonuje. Chciałam zapytać, czy są rzeczywiście młodzi przedsiębiorcy, którzy korzystają z oferty inkubatora? Długo przygotowywaliśmy się do inkubatora, do tego projektu. Prace trwały prawie 2 lata. Chcieliśmy zobaczyć, jak w różnego typu miejscach, miastach podobnej wielkości funkcjonują inkubatory. Czy tworzyć je w oparciu o własną jednostkę miejską, czy w oparciu o jednostkę tak zwaną zewnętrzną. I myślę, że to rozwiązanie jest najlepsze. Prowadzi go stowarzyszenie. Dzięki środkom finansowym z miasta, na które ogłosiliśmy konkurs, to pokazuje także kolejny etap współpracy właśnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz biznesu. Myślę, że na ocenianie efektów przyjdzie czas za kilka miesięcy, bo to wymaga pracy. Natomiast zainteresowanie jest. Już w momencie, kiedy ogłosiliśmy medialnie, że inkubator powstaje, było bardzo duże zainteresowanie młodych przedsiębiorców z terenu całego powiatu. Dzwonili, pytali się, czy tylko wodzisławianie mogą korzystać. Nie, my chcemy, żeby Wodzisław był dobrym miejscem dla biznesu i chcemy je pokazać takim miejscem, jakim jest, gdzie rozwijają się nowe możliwości, gdzie młodzi mają szansę na start. Kilka dni temu było jedno z pierwszych spotkań inkubatora z młodymi przedsiębiorcami. Kilkadziesiąt młodych ludzi przyszło na to spotkanie. Ja mogę tylko każdemu młodemu przedsiębiorcy polecić i zachęcić do tego, aby chociażby na jednym z portali społecznościowych, na Facebooku, znalazł ten inkubator, dodał sobie do ulubionych i zobaczył, jaka jest aktywność i korzystał z tego miejsca, które dla młodych stworzyliśmy. 92 grosze za metr kwadratowy to cena wynajmu lokalu na start, to jest cena bardzo konkurencyjna. Jest bardzo konkurencyjna i to też jest jeden z elementów, ale myślę, nie chodzi tylko o lokal na start. Oczywiście to, co się stało z inkubatorem, ten rozwój pokazał nam, że już musimy szukać kolejnych lokali, ale przede wszystkim chodzi także o miejsce, aby pomóc, doradzić, odnaleźć się w biznesie. Wiemy, że dzisiaj świat poszedł bardzo mocno do przodu i dobrze. Jest wiele rodzajów działalności, które możemy prowadzić zdalnie, chociażby często z własnego domu, ale boimy się zacząć, boimy się tej otoczki prawnej, wiemy, boimy się otoczki księgowej. Inkubator jest także adresowany do tych osób. Masz pomysły, przychodzisz do inkubatora w Wodzisławie Śląskim. Wiemy także, że jak będzie kwitł biznes, to i miasto będzie się rozwijać, panie prezydencie. Miasto i cały region. Cała Polska rozwija się dzięki ludziom przedsiębiorczym. Często jest tak, że te biznesy nam nie wychodzą. Dane europejskie pokazują, jeżeli chodzi o tak zwane startupy, bardzo modne hasło, wymieniane wszędzie, że prawie 90% startupów nie udaje się, nie przekuwa się w prawdziwy biznes. Ale jeżeli te osoby się nie zrażą, jeżeli szukają dalej, jeżeli rozwijają w sobie przedsiębiorczość, tak jak rozwijamy w naszych przedszkolach i szkołach, uczymy tych postaw i dzięki temu stajemy się przedsiębiorczy, rozwijamy siebie, rozwijamy nasze rodziny, rozwijamy nasze miasta i rozwijamy kraj. Bez przedsiębiorczości nie ma niczego. I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, był moim i Państwa gościem, a my widzimy się w kolejnym programie po godzinach. Do zobaczenia.